Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dziś zapowiedziany haul zakupowy. Wiem, że czekacie na ten film. Będzie to Rossmann, Hebe, nie tylko. Będą również inne zakupy, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania tego filmu. Kochani, wiem, że czekacie na ten film, bo pisałyście mi, że jesteście ciekawe, co takiego udało mi się jeszcze w te ostatnie dni w Polsce kupić. Jak wiecie, w Polsce chorowałam, niestety dobre 6 dni, praktycznie 7, ale już tak na 7 dzień wyszłam, ale 6 dni przesiedziałam w domu w gorączce z silnym bólem gardła, takim, że aż mi poszło na uszy, aż mnie uszy bolały, z mocnym, silnym kaszlem, zresztą też to słyszałyście w moich wcześniejszych filmach, z katarem. No powiem Wam, tak mnie dopadło, na szczęście robiłam test, nic mi takiego nie dolegało, ale pani doktor powiedziała, że alergia, zmiana klimatu, lot samolotem, niewyleczona wcześniejsza choroba, to wszystko tak się skumulowało, że mnie tak mocno dopadło, ale już jest ok. Jeszcze pokasuję, wyobraźcie sobie, już jest, zaraz Wam powiem, kiedy myśmy wrócili, już Wam mówię, poczekajcie, muszę spojrzeć dokładnie w kalendarz, kiedy myśmy wrócili, aha, tutaj, to już mamy, słuchajcie, dokładnie tydzień czasu, jak jestem na miejscu i jeszcze pokasuję, jeszcze mam taki katar. Nie wiem, z tego co pani doktor mi powiedziała, że to właśnie taki mokry cały czas nos, czyli codzienne, częste kichanie, smarkanie nosa jest spowodowane alergią. Tutaj na płucach też coś może się podziać od alergii, więc no niestety, niestety. Taki mój organizm jest, że jest bardzo alergiczny i muszę z tym żyć. Ale dobrze, w miarę jestem zdrowa. Przechodzimy do zakupów. Słuchajcie, byłam w kilku sklepach. Byłam na koniec, widzieliście w filmie, że zaszłam do Rossmanna. I mam tutaj Rossmanna, mam Hebe, różne sklepy, więc już Wam pokazuję. I może zacznę tutaj od Pharmaceris. Byłam w galerii, to było w Magnolii, słuchajcie, czy we Wrocławii? W Magnolii chyba. Tak, w Magnolii. W Magnolii szukałam drogerii z apteką, bo chciałam zakupić leki, już żeby, wiecie, załatwić, to był przedostatni dzień naszego pobytu, już chciałam załatwić wszystko i mieć z głowy już zakupić leki, te, których nam brakowało, bo większość leków kupiłam w aptece, ale jeszcze ktoś nas prosił o coś. Więc tak, weszłam do Pharmaceris, bo się za bardzo rozgaduję. I słuchajcie, od razu na pierwszy rzut rzuciła mi się pasta do zębów, o której prosił mój syn, tylko syn mi mówił, żeby ją kupić w Rossmannie, ale mówię, jak już jest, to wezmę. I o jaką pastę chodzi? Chodzi o pastę Blancs i to jest taka pasta i mój syn miał tą pastę, tylko wyduszaną normalnie z tubki. Ta jest znowuż z takim dozownikiem, inna, ale słuchajcie, ta pasta jest na, już Wam tutaj mówię, gdzie tutaj, no było na kartonie, a ja kartony powyrzucałam, ale to jest tak, na osad, po kawie, po papierosach, po herbacie, no my nie palimy papierosów, ale jednak kawę, herbatę pijemy i na osad kamienia. Mojemu synowi tą pastę poleciła pani higienistka w klinice Platinum, jak mój syn sobie tam robił zęba i właśnie poleciła mu tą pastę, żeby raz w tygodniu nią myć, wówczas ten kamień tak mocno na zębach się nie będzie zbierał, więc jak poleciłam mojemu synowi i syn poprosił mnie, żebym mu kupiła, to oczywiście kupiłam też sobie i właśnie były dwie ostatnie te pasty, więc wzięłam jedną jemu i jedną sobie i pomyślałam, że jak będę następnym razem gdzieś w Rossmannie, to dokupię, ale niestety w Rossmannie ich nie było, więc super, że od razu ją wzięłam w Pharmaceris. Była troszeczkę droższa. Dobrze, że wzięłam, bo zostałabym bez niczego, więc dwie takie pasty, jedna powędrowała do mojego syna, jedna została u mnie i nią, tak jak pani higienistka powiedziała,
raz w tygodniu nią myć zęby i to powinno troszkę ten kamień osłabiać i ten kamień nie powinien się po prostu tak mocno zbierać i tak szybko zbierać na zębach i ten osad po kawie czy herbacie. Następną rzeczą kupiłam sobie, słuchajcie, z firmy Pharmaceris. Ja wam mówię, że byłam w Pharmaceris. Ja byłam w Superfarm. Widzicie, Pharmaceris mi siedzi w głowie. Tak, Superfarm, drogeria Superfarm z apteką. Widzicie, Pharmaceris, a Pharmaceris jest kosmetyk. Dobra, wracając do tematu. Kupiłam sobie krem pod oczy z Pharmaceris. Skusiłam się tym razem na tą markę, bo jak wiecie, ja mam ten płyn żel do mycia twarzy z taką czerwoną obwolutką, bo jest czerwoną, z różową, z zieloną i właśnie z tą seledynową, ale tutaj wyczytałam bardzo, że jest bardzo dobry ten krem, właśnie łagodzi zaczerwienienia, no powiem wam, że zaciekawił mnie, więc sobie kupiłam. To jest taka, już wam pokażę, poczekajcie, bo jeszcze tego nie otwierałam. Ja miałam właśnie z tej czerwonej serii kiedyś krem pod oczy, ale pomyślałam, że spróbuję z tego. To jest takie małe opakowanie. Ile tu mamy mililitrów? 15. 15 mililitrów i on właśnie wygląda tak, więc zobaczymy. Przetestuję ten krem, jestem go bardzo ciekawa, bo to co właśnie wyczytałam, to ma bardzo fajnie wpływać na okolice pod oczami, więc zobaczymy. I przy okazji od razu sięgnęłam po płyn z tej serii, żel do mycia twarzy. Też wyczytałam, że bardzo fajnie wpływa na twarz. Więc no zobaczymy, zobaczymy jak on się sprawdzi. Ten czerwony uwielbiam. Kupiłam różowy, różowy się u mnie nie sprawdził, oddałam go mamie. No i zobaczymy ten. Ponoć jest też bardzo łagodny, jak ten czerwony, nawet chyba bardziej. Więc zobaczymy, sprawdzimy, dam wam znać jak mi się skończy. Już tego czerwonego mam odrobinkę, więc zobaczymy jak będzie sprawował się ten, czy mnie będą oczy piekły, czy nie, więc jeszcze zobaczymy, poczekajcie, jak pachnie, czy ma jakiś zapach, praktycznie delikatny, więc nie jest mocny zapach, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Dobra, Hebe. Słuchajcie, byłam w Hebe jeszcze przed ostatni, Rossmann to był ostatni dzień, tak, ostatni dzień mojego pobytu, bo wracałam od mojej pani ortodont i przy okazji właśnie zaszłam do Rossmanna i w ten dzień wylatywaliśmy, tak, a Hebe było troszeczkę wcześniej i wiecie co, w Hebe dokupiłam sobie dwa korektory, które ostatnio bardzo lubię i jest to pierwszy korektor, jest to korektor z Catrice True Skin, a drugi z Rimmel, zawsze go zapominam jak on się nazywa, The Multitasker, zawsze zapominam jego nazwy. I oba te korektory u mnie sprawdzają się świetnie. Ten ostatnio używałam przez okres wakacji, wzięłam go również ze sobą do Polski, jest bardzo wydajny i fajnie wygląda pod oczami. Ten również, ten jest taki bardziej kryjący, więc pomyślałam, że sobie dokupię, żeby mieć rezerwę, bo tak, Catrice u nas nie ma, niestety na Islandii nie ma tej firmy, a tego z Rimmel niestety korektora też nie widziałam. Jest szafa Rimmel, ale tych korektorów nie ma, więc dokupiłam sobie dwa korektory, taki i taki, żeby mieć w zapasie. Słuchajcie, dokupiłam sobie jeszcze w zapasie jeden podkład z Rimmel Lasting Finish, bardzo lubię te podkłady, nawet dzisiaj mam na twarzy ten podkład położony, jest leciutki, fajnie kryje, nie jest mocno kryjący, jeżeli macie niedoskonałości, widzicie u mnie tutaj jest niedoskonałość i nie przykrył tego mocno, raczej lekko przykrył, ale później podotykałam jeszcze ręką i widzicie, wyszedł na wierzch, więc nie jest tak mocno kryjący, jakbyście potrzebowały, ale ja tego nie potrzebuję, mi tam jedna niedoskonałość raz na jakiś czas wyskoczy, wiecie, te dni, to mi to nie przeszkadza, ale jeżeli potrzebujecie mocnego krycia, to ten podkład tego nie robi, jest naprawdę fajnie lekki, właśnie dla cer takich dojrzałych. Polecam wam serdecznie. I była właśnie promocja w Hebe na Rimmel, więc sobie go wzięłam
I słuchajcie, tak teraz sprawdzałam to, widziałam, że też jest promocja w Hebe, więc jak jesteście zainteresowani, to sobie zobaczcie, bo akurat jak przyjechałam, to w Rossmanie skończyła się promocja, no rozchorowałam się, więc 6 dni wyszło z moich wakacji, z mojego pobytu, w tym czasie właśnie była promocja w Rossmanie i niestety na nią nie trafiłam, ale za to udało mi się trafić na promocję w Hebe. I słuchajcie, dokupiłam sobie jeszcze jeden bronzer. Chciałam kupić ten bronzer z Catrice, tą mozaikę, którą używałam przez wakacje, ale jakoś tak, wiecie, sięgnęłam po ten. Taki odcień, fajnie ciepły, taki na pewno ładnie będzie wyglądał na twarzy, ładnie podkreślał... No zobaczcie, ładnie będzie podkreślał tutaj jakby opaleniznę, bo mi nie chodzi o bronzery takie ziemiste, żeby konturować, tylko ja już bardziej podkreślam twarz jedynie, wiecie, tak opalając ją, tak mi się bardziej podoba. Mam taki ziemisty bronzer, mówiłam korektor, bronzer z... The Balm, ale powiem Wam, że on jest za zimny dla mnie i on wygląda, jakbym miała brudny policzek, więc sięgam po takie i to jest Rimmel Natural Bronzer, on jest w jakimś odcieniu, 001 Sunlight, taki odcień, o, coś takiego. Więc wzięłam sobie jeszcze ten bronzer. I słuchajcie, tak chodziłam po Hebe i Pani się mnie pyta, czy coś Pani doradzić? Przepraszam. Ja mówię, wie Pani, ja mniej więcej wiem, czego szukam, ale mamy, proszę Panią, bardzo dobre maskary na promocji. Polecam Pani, naprawdę świetnie się sprzedają, to jest nowość i skusiłam się. Wiem, że mam maskary i ostatnio moją ulubioną maskarą jest teleskopik z L'Oreal, ale skusiłam się, no tak Pani mówiła przekonywująco, że wzięłam. I jest to Maybelline, ta najnowsza maskara Sky High. Ja miałam tą w tej różowej wersji, w miarę byłam z niej zadowolona. Ta jest ponoć bardziej czarna, mocniej podkreślająca rzęsy, więc wiecie, jak ktoś mi mówi, że bardziej rzęsy będą widoczne, bardziej wyciągnięte, pogrubione, no to jak tu się nie skusić, jak ja uwielbiam takie rzęsy mieć. Więc skusiłam się na tą maskarę i no i zobaczymy, zobaczymy. Na pewno zrobię Wam test na moim kanale, bo sama jestem jej ciekawa. Także taki zakup jeszcze wskoczył do mojej reklamóweczki, do koszyka w Hebe. Rossmann. Mamy Rossmann, ostatni dzień mojego pobytu w Polsce. Słuchajcie, oczywiście będąc w Rossmanie nie omieszkałam nie zakupić sobie płatków. Mój mąż mówi, po co ci te płatki? Po co ty z Polski widzisz płatki? W Islandii też mamy takie dobre płatki i wieziesz. Po pierwsze, nie waży to dużo, a po drugie uwielbiam te płatki z Isana. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo, 146 sztuk. I kosztowały zaledwie 3 zł, więc dwa opakowania ze mną przyjechały. Mówię, biorę, nawet się nie zastanawiam, bo bardzo je lubię. Słuchajcie, kupiłam sobie płyn micelarny z Eveline i jest to płyn micelarny luksusowy, przeciwzmarszczkowy, 3 w jednym. Usuwa nawet wodoodporny makijaż, wygładza i ujędrnia i głęboko nawilża. I regeneruje. Taki oto płyn był. Ja wiem, że jest chwalony ten płyn micelarny, ten czarny z Eveline, ale niestety go nie było i mówię, dobra, spróbuję ten. Tutaj mamy, słuchajcie, ile mililitrów? 500, 100 mililitrów. 100 ml jest gratis, więc no zobaczymy, zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, czy będzie podrażniał moje oczy, czy nie, ale słyszałam, że one też są bardzo dobre, więc taki oto płyn sobie w Rossmanie wziąłem. Słuchajcie, rozładowała mi się całkowicie bateria, nie zwróciłam uwagi, że mryga i nawet nie wiem, na czym stanęłam, ale mówiłam Wam o tej chyba gąbeczce przed chwilką, więc... I tutaj Agnes z przyszłości, jak edytowałam film, to zauważyłam, że niestety za dużo obcięło mi filmu, a mianowicie mówiłam Wam o gąbeczce, którą kupiłam w Rossmanie, Jean Louis David. Powiem Wam, że wygląda podobnie do tej gąbeczki z
Blended. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na pewno będę ją testować, to na pewno Wam dam znać. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, co sobie zakupiłam w Rossmanie, są to gąbki do mycia naczyń. Mam takie gąbki z Wiledy, jest to firma Wileda, tylko takie grubsze, tak jak te dwie gąbki by były jedna na drugiej. O, może tak pokażę. O, takiej grubości mam gąbkę, a tu znalazłam cieńsze, raczej znalazłam. Widziałam u mojej teściowej. Moja teściowa właśnie taką gąbką myje naczynia i się jej zapytałam, gdzie kupiłam. Mówiła, że są w Rossmanie, więc wzięłam przy okazji. I to są gąbki, które nie drapią, nie rysują powierzchni na patelni, na garnkach, więc super fajnie można tymi gąbkami domywać. I ta właśnie szorstka strona idealnie nam domywa naczynia, przy okazji ich nie drapiąc, więc świetne dwie gąbeczki. Nie pamiętam, jaka była cena, bo nie wzięłam rachunku, a naprawdę no minął już tydzień od moich zakupów, więc wybaczcie, sprawdźcie na stronie, ale polecam Wam te gąbki. Jak wspomniałam, ja mam tą grubszą, więc teraz będę miała te cieńsze. I słuchajcie, ostatnie zakupy kosmetyczne, bo chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, ale to już będzie odzież, ale z kosmetycznych jeszcze kupiłam na strefie bezcłowej oczywiście nasze ulubione mydełka z Bath & Body Works. I tak, tutaj mamy Peach, nasza ulubiona wersja mydła w piance. Tutaj mamy ponownie Peach, bo nie mogliśmy się zdecydować, nie było dużego wyboru, więc mówimy, dobra, te są przetestowane, najlepsze, więc bierzemy. I tutaj mamy Aqua Golada, nie wiem, co to za zapach, zaraz Wam powiem, może jak powącham, może mi się coś uda tutaj. Niestety nie umiem określić, ale pachnie ładnie, bynajmniej pachnie ładnie, więc trzecie takie mydełko, takie słodko, troszkę czuję tam chyba wanilii, nie wiem, czy skład wanilii jest, małe literki, więc nie doczytam, ale również ładne mydełko. I słuchajcie, ostatnia rzecz, ja Wam wspominałam, że udało mi się kupić dres. I słuchajcie, byłam w galerii Arena, galeria, to jest taki targ, taka hala arena, nie jest to galeria, hala arena. I jak Wam wspominałam w moim vlogu, że nie było u mojej pani żadnych dresów, ale czekając na męża w Magnolii, a czekałam na niego bardzo długo, bo mężowi się zeszło u dentysty, później mąż czekał bardzo długo na taksówkę, więc przeszłam się po sklepie Pick Cloninburg, chyba tak się ten sklep nazywa. I znalazłam, odłożyłam przy kasie ten dres, jak już mąż przyjechał, to mi doradził i od razu jak mnie w nim zobaczył, mówi, bierz, wyglądasz w nim świetnie i jest rewelacyjny. I słuchajcie, udało mi się kupić dresik z Guessa. I już Wam pokazuję. Pokażę Wam najpierw spodnie. Spodnie, w ogóle wiecie co? To jest taki świetny materiał. To jest materiał, taka pianka. Jaki wygodny. Nie czujecie, że macie spodnie na tyłku. Naprawdę świetny. On ma na dole ściągacze. To jest cały czarny dres. Można było kupić osobno spodnie, osobno bluzę, ale ja chciałam mieć komplet, więc kupiłam. Na ściągaczu tutaj jest po boku taki lampas, może ja go rozłożę, jest tak przez właśnie cały lampas napis Guess, poczekajcie, o, tak idzie, ma tutaj z przodu znaczek Guessa, ma kieszenie, w kieszeniach ma taki inny materiał, coś takiego jak ta lamówka, fajnie to wygląda. I z przodu ma taki czarno-biały sznureczek, na którym również jest napis Guess. Więc powiem Wam, spodnie rewelacja, bardzo wygodne. Zoom, o, bardzo wygodne. I wyobraźcie sobie, że spodnie wzięłam w rozmiarze M. Przymierzałam L-kę i troszeczkę mi na tyłku wisiały i na udach. Jest to bardzo
rozciągający, jak możecie zauważyć, materiał, więc pomyślałam, że MK będzie o wiele lepsza, bo planuję zgubić kilka kilogramów, więc jakbym wzięła L-kę, byłaby później na mnie stanowczo za duża. I do tego, słuchajcie, wzięłam bluzę. Bluza jest na zamek. I tak oto prezentuje się ta bluza. Na zameczek, na stójce. Tutaj z przodu ma znaczek, widzicie, Guessa. Ona na rękawach znowuż ma tą taką lamówkę, taki lampas Guess, widzicie. Rękawy są na ściągaczu jak spodnie, tylko jedyne co, bluza nie ma tutaj z przodu żadnych kieszeni, czy po boku, nie ma w bluzie kieszeni, ale wiecie co, to mi nie przeszkadza, w spodniach są kieszenie, zresztą ja rąk tak często nie trzymam w kieszeniach, więc fajnie, ładnie przylegająca do ciała bluza i bluzę już wzięłam w rozmiarze L ze względu na mój większy biust, żeby to fajnie wyglądało, żeby ten biust nie był splaszczony, więc bluza jest w rozmiarze L. No czekajcie, bo się nie chcę zoomować, o. L-ka. A spodnie już Wam tu pokazuję. Spodnie mam M-kę. Także taki, kochani, dresik udało mi się kupić. Był to chyba przedostatni dzień naszej wizyty. Tak, przedostatni dzień mojej wizyty we Wrocławiu. I powiem Wam, że fajnie, że mój mąż tak długo się spóźniał, mogłam sobie spokojnie przejść ten sklep, przejrzeć co ciekawego jest. No i właśnie, dzięki temu dojrzałam ten dres i go mam, także cieszę się bardzo. Także tak, tak oto, kochani, wyglądały moje ostatnie zakupy, które poczyniłam we Wrocławiu. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, bo udało mi się kupić fajną pielęgnację, bo czytałam dużo na temat właśnie tej serii. Oczywiście jest i higiena jamy ustnej, więc będę sobie tą pastę testowała. No i oczywiście nie omieszkaliśmy zakupu naszych ulubionych mydełek, także zapas mydełek również mamy. No i ten dresik, który Wam pokazałam, powiem Wam, że jakościowo jest rewelacyjny, także na pewno będę miała go na kilka lat. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za to, że spędziliście ten czas ze mną. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli ten film Wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jak dacie kciuka w górę, piszcie komentarze, a my widzimy się już w następnych filmach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! When I blame you for the things that weigh me down.